dalej! Cześć wszystkim, z tej strony Julszy i dzisiaj jest z nami, zobaczcie! Petersonek! Mój brat, stare czasy, moi drodzy, powracają, nostalgia. Nie. To tylko tak, na chwilę. I dzisiaj, moi kochani, robimy sobie powtórkę, ponieważ mój brat znowu, po raz kolejny zamówił mi ubrania, także zobaczymy, jak poradził sobie on tym razem, po kilku latach. Także co, zapraszam was do oglądania, lecimy! I uwaga, mamy tutaj całą stylizację, jest to stylizacja ze sklepu Pull&Bear i zasady były takie, że ma być to stylizacja plus jedno akcesorium. Także zobaczymy, jestem bardzo ciekawa, trzymaj. Wpadajcie też na Instagrama odbitka19, a my przechodzimy do pierwszej rzeczy. Dobra. Mamy tutaj pierwszą rzecz. Dobra, po kolei. Pierwszy sobie zobaczymy te rzeczy, potem przymierzymy, jak będą one na mnie wyglądały. A, jest to sweter. Tutaj taki trochę Lila Janowska vibe mi się kojarzy. Ej, ładne! No. Ale on jest cały podziurkowany. No tak. Pod spodem jeszcze coś tam jest. Aha, pod spód trzeba coś ubrać. Także pierwsza rzecz, taki sweter. Bardzo modny. Bardzo modny w tym sezonie. Myślę, taki bardzo, bardzo podziurawiony. Tak jak widzicie, na całej długości, więc na pewno będę musiała coś pod niego ubrać. A nie będzie on... A, jaki to jest rozmiar? XSS. Także mam nadzieję, że będzie dobry. Okej, pierwsza rzecz. Idziemy dobrze, w dobrym kierunku. Dawaj dalej. Sukienka. A, pod sweter. Mądrze, mądrze. Pod sweter, sukienka. Czyli jakby to będzie w sumie wyglądało jak taka spódniczka. Mam nadzieję, że nie będzie za krótka. Co to jest za sukienka? Zobaczcie, taka sukieneczka zwykła, czarna, ale z tego co widzę ma tutaj takie ramionczka wiązane. Ale ja się zawsze boję w takich sukienkach, że one będą mega, mega krótkie. Zobaczcie. Ale dobrze, że będę miała na to sweter, więc może nie będzie aż tak widać. Dobra, mamy to. I spódniczka, proszę bardzo. Uuu, jaka słodziutka! Patrzcie, jaka ładna! Taka tiulowa. Z takiego materiału siateczkowego, ale pod spodem mamy jeszcze jeden materiał, więc nie jest ona prześwitująca, ale tutaj takie... I masz skarpety i sieciaszku wygląda. Ej, ładna stylowa, ale taka jak z czarnymi skarpetami, to będzie cała, cała czarna. Ale jak widać, Peter też tutaj jest. Znaczy nie, w sumie... A, ja też jestem czarny, ale ja tak często nie robię. Ale i tak jestem w szoku, bo ty jesteś bardziej taki niebiesko-beżowy. Patrzcie, jakie słodziutkie. Mamy tutaj trzy kolorki. Białe, szare i czarne. Z takim tutaj falbaneczką. To masz chyba podobne z Nike'a. Bez falbanki, tylko takie. Ta, mama mi też trochę pomagała oczywiście. I co? Tak myślałam. I Julka też coś tam powiedziała. Nakierowywałam. Także dzięki temu wyszła taka wspaniała stylizacja. W sumie mamy dwie wersje jakby. Jeszcze nie wiadomo, nie? Musisz jeszcze zobaczyć. No zobaczymy, już przymierzam, ale mamy jakby dwie wersje, bo właśnie bardzo nakłaniałam ich na jakąś, wiecie, jakiś outficik ze spódniczką i mam tutaj spódniczkę i sukienkę, także zobaczymy, jak to wygląda z tym i z tym. Dobra, także lecimy przymierzać całość i oceniamy. Dobra, siema! Dobra, pokażę wam całą stylizację, bo chyba tak się będę łapała. Tak się prezentuję w skarpetkach. Nie mam butów, bo mi nie kupiłeś żadnych butów. No, co? Ale było takie zadanie, że ma być po prostu akcesoria. A skarpetki to wiecie, zawsze się przydadzą. Także tak to się prezentuje. Ogólnie jestem, moja ulubiona rzecz, ten sweter. Jest przepiękny. No to, dobra. To jest cały outfit w sumie, tak? Cały, ale ubrałam go ze spódniczką, nie ze sukienką, bo jakby... No. Sukienka to jest w ogóle inny klimat. No to, dobra. Dobra, spódniczka. Bardzo też teraz modne są właśnie takie króciutkie, tiulowe. Taką siateczką. W ogóle wszystko zrobiłeś takie falbankowe, bo ta spódniczka ma falbankowe zakończenie i skarpetki też mają falbankowe zakończenie. No to właśnie, to specjalnie było. Nie, no ten sweter, jestem z niego najbardziej zadowolona, tak szczerze mówiąc. A ty? Co się... Nie, git to wygląda. Dobra, teraz czekamy, moi drodzy, na waszą opinię. Jeszcze założę tą sukienkę, zobaczymy jak z sukienką. Ale ogólnie bardzo mi się podobają te dwie rzeczy jako osobno, bo nie wiem, jakoś tak... Nigdy nie nosiłam chyba swetra do spódniczki. Ja bym go bardziej ubrała do jakichś jeansów, coś, a spódniczkę tak, do jakiegoś praktycznie, nie? Topu. No na pewno dwie rzeczy, które będę nosiła na 100%. Ja wiem, że mnie widzicie właśnie, tak ja tak wyglądam ogólnie. Także oceniajcie od 1 do 10, a outficik ze spódniczką teraz włożę pod to
Gunici. Teraz włożę pod to sukienkę. Outfitik numer dwa chyba bardziej mi się podoba, bo ta sukienka ma przepiękne rozcięcie tutaj. No. Strasznie lubię takie rozcięcia. I w sumie nie wygląda, to wygląda jakby to była spódniczka. A nie muszę nosić topu pod spodem, bo jakby mam sukienkę, no nie? Także piszcie, który outfit bardziej wam się podoba. Oceniajcie oba. No, napiszcie jak Piotrkowi poszło. Jeszcze tutaj wam pokażę detale, tak jak widzicie. Ten sweter ma takie dziureczki. Proszę bardzo. Sukienka jest ogólnie dosyć krótka, ale z tego względu, że mam sweter na niej, to mogę sobie ją dać trochę niżej. Ale tak to jakby była sama bez swetra, to by chyba była za krótka. Pamiętaj, miej to na uwadze, jak będziesz swojej dziewczynie jakieś, wiesz, sukienki zamawiał, że one są dosyć krótkie. Więc jak coś, to lepiej bierz takie trochę dłuższe. Skarpetki co? Bardzo słodziutkie na pewno będę nosić. Fajnie, że mam jeszcze właśnie białe, szare. Peter się bawi światłem, oczywiście. Leza. A gdzie są inne kolory? Tu. Patrzcie, jeszcze dostałam takie szare, te białe są ładne. Do jakichś takich, wiecie, fajnie, dobrze. Teraz mamy bardzo rozjaśnione białe skarpetki. Do jakichś słodkich bucików będą git. Proszę, spójrzcie. Tutaj, spójrzcie, teraz trochę ja w różnym świetle chcę wam je pokazać. Tak naprawdę się mienią w mocnym świetle, w mocnym... Nie, to jest takie normalne. A, to jest takie normalne jednak. Tak one wyglądają w takim świetle, tak ja wyglądam w takim świetle. Ty nie dajesz za mocnego światła przypadkowo? Ej, fajny jest ten sweter, fajnie to wygląda. Muszę tutaj dać tą sukienkę do góry trochę. W ogóle inaczej niż jak zaczynałam. Zaczynałam w różowym, słodkim sweterku. To jest taki w ogóle... Tak, to jest taki trochę inny niż ty nosić po prostu. Żeby no. Tak ciekawiej było, nie? No, fajne. Taki ciemny styl. I teraz jesteśmy do siebie pod dopasowani. Wyglądamy jak rodzeństwo. Także moi drodzy, dawajcie znać, jak poszło tym razem Piotrkowi, która stylizacja bardziej wam się podoba. Oczywiście wpadajcie na kanały Piotrka, bo tworzy on teraz naprawdę fajne rzeczy. Możesz trochę o sobie opowiedzieć. Zapraszam po prostu i zobaczycie, nie? Linki w opisie. Wpadajcie na Instagrama Orbitka19, Instagrama Petersonek i koniecznie dajcie nam znać, co chcielibyście, żebyśmy wspólnie z bratem nagrali dla was. Napiszcie w komentarzu, postaramy się to nagrać. Tak, bo Peter wraca na YouTube'a, już tak wraca ze mną, tutaj będzie nagrywał. Namówcie go do tego, będę wam bardzo wdzięczna. I co? Widzimy się w kolejnych filmikach. Nie wrócę na YouTube'a raczej, ale sprawdzajcie shorty na kanale Petersonek Shorts. No to jest YouTube, jak mnie patrzy. Są shorty na YouTubie. Dobra, ale to nie są filmiki. No ale shorty. Także wpadajcie na shorty, tam jest nas o wiele więcej we dwójkę. I co, mam nadzieję, że widzimy się w kolejnych filmikach. Pamiętajcie o zostawieniu subskrypcji, łapki w górę, buziaki. Love you. Bye! Ale jasne, to jest. Jeszcze bardziej trzeba było to podkręcić. Tu tak?